Siemanko widzowie, witam was w kolejnym odcinku z serii Na Polskiej Wsi. Widzowie, jest tutaj Kostek. Siema. Styczeń, 11.06. Nie jesteśmy w domu, tylko już zobaczcie na nogach. Widzowie, zobaczcie, w silosie 31 tysięcy litrów pszenicy. Zaraz zasiadamy za kierownicę i zaczepiamy przyczepy. Żeby każdy było po prostu. Jednej? No tak, właśnie chciałem to powiedzieć, żeby było po prostu łatwiej ciągnąć. I... bo po zima, ślisko i tak lepiej po jednej jeździć. No, no. I od razu słuchajcie, zaczepiamy. Który ciągnik chcesz? Dla mnie bez różnicy. Ja sobie. No to ja biorę John Deere'a. Zapalamy. Palimy. Ale pali. Od dawna nie był palony, nie? Kiedy my ostatnio go? Teraz nic nie robiliśmy od tamtego czasu. Ciągle. Ale ze klimę, ten grzanie teraz włączy, to będzie. No, teraz to można. Dobra, pójdziesz mi tam przyczepy rozczepić, bo one są. Dawaj, podjeżdżaj. Czekaj tutaj. Hop. Dobra, stój! Ej, do przodu! Do przodu, bo ci wszedł między koło. I do tyłu trochę. Jeszcze. Jeszcze. Dobra. O, dobra, jest. Ja tu przeskoczę. Jeszcze to. Dobra, jest. Możesz jechać kawałeczek. Ci zapnę. Jo, jo. Obciążnik mieć? Co? Obciążnik mieć? Czekaj, bo ja mam w ogóle opuszczony. Dobra. Mieć nie, obciążnik? Nie, będzie lepsza przyczepność. Dobra. Mów, bo ja tu nie widzę za bardzo. Daj jeszcze. Dobra. Kabelki. Dobra. Możemy wszystko jest, się... kierunki są. Działały chyba. O, leć. Dobra, jest. O, już pełno. Już, szybko. Weź mi. Czekaj, żebym ja, jo, żebym ja dobrze podjechał. Dobra. Już. No, sypie się. O, jest, dobra. 8000. Ja jadę pierwszy. Czy ty jedziesz? Pojedź pierwszy. Jedź pierwszy. Dobra, ruszamy. Brama otwarta? Otwarte, zdążyłeś stworzyć. Kiedy? Stworzyłem. Bo ja nie wiem, jak tu wyjeżdżamy, to w prawo? Czekaj! Zboże nakryć! To ci w śniegu będzie leżało. Dobra, przykrywamy. Jest. Jedziemy dobra. Tutaj w prawo czy w lewo, bo ja nie wiem. A gdzie tam? Elewator zbożowy, tak? No. To w prawo. Czekaj chwilę. Jo, tam prawo? Przez te rajki musimy przejechać, jo. Dobra. Wiesz co, ja oglądałem na stronie tutaj łąki, w tą stronę właśnie. Czekaj. Łąki? No tutaj w tym kierunku chyba... Czekaj. No, że tutaj jakieś łąki na sprzedaż są. Patrz, to nawet nie wiedziałem. Musimy kiedyś podjechać i obejrzeć, bo się przyda łąka, nie? No tak, tak. A tym bardziej, że krowy, wiesz, będziemy. To ci powiem tak. Mieli. Co pamiętam, która była na sprzedaż. O, tu ta długa. A pszenicy. Na... patrz. Ta długa na prawo co? Jest na sprzedaż, nie? Mhm. Czekaj, na prawo. I... aha, to tutaj. Ta tutaj. Czekaj, duża na lewo. Gdzieś. O. Ta z tą górą. O jest. Na lewo, to z górą. Aha, tutaj. Daleko tu jeszcze prosto, bo nie wiem. Czekaj. Ej, zobacz, jaki wóz! O kurde. Ty, to ja go ostatnio widziałem. On tak stoi. A to jest taki jedyny. Właściwa. Nie wiem, ale to ty. Ja tam oglądam czasem te na YouTubie. Ej, ej, ej. Takie różne, wiesz. Zaraz będziemy gadać. Co, co, gdzie tu jechać? W lewo. Dobra. Tak myślę. Co tam mówisz? No, lubię oglądać takich youtuberów tam o motoryzacji w ogóle, no, no. Nie? Mówię, że to jest taki wyprodukowany jedyny. Tak? No. Tak, tak stoi mówi. Przy drodze. No czy to prawda, to ja nie wiem, ale ej, że tutaj w takich stronach... musimy z powrotem zajechać i zobaczyć, czy kluczyki są. A co, ty chcesz go ukraść? Nie. No ja tak myślę, nie? Dobra, ty... teraz w prawo. A ty byś chciał gdzie te silosy? A my samochodu nie mamy. No wiesz. Bez właściciela, no właśnie. Ej, bo potem o, ja muszę... ledwo co się na wiesz, tych ja muszę uliczkach jechać. Mieścimy. Muszę potem do miasta ale jechać, gdzie? To może... ty będziesz następnym razem sam jechał, to możesz nam podjedzieć, zobaczysz.
No dobra, no ojej, to ten. Przejechałem chyba. Przegapiłeś, to chodź tu. To wycofam. Ło, uważaj, czekaj. Patrz jak ten ślabon w ogóle szaleje tutaj. Coś się tutaj zepsuło, powiem sprzedawcy. To powiedz. A coś naprawdę się popsuło. O, patrz, ustał. On chyba cię lubi. Się musiało stać. Dobra, o? Czekaj. Czekaj, nie jedź, nie jedź, nie jedź. Ja muszę się tu zorientować, gdzie to jest. Przejdę się kawałek, tu jest jakiś tir. Czekaj, to ja też pobiegnę. Chodź. Ej, dawaj, to tu. Chodź do silników. O, czekaj. Tutaj. Ja znalazłem. A nie, tutaj nic. Jo, znalazłeś? Tu do silników chodź. O, widzisz? A tu, dobra. No, no, no. Dawaj, się wiem. Widzę. A sprzedawcy nie ma. Pewnie jakąś przerwę mają, ale spiemy, nie? Dobra, wjeżdżaj, zobaczymy jak to tam będzie wyglądać sceną. No, no. Czekaj. Tylko w dobrą stronę. Czekaj, wiesz. Czekaj. Właśnie chcę, tylko... Które to teraz poleci? A, zaraz się zorientujemy. O, dobra, leci dobrze. Kawałeczek do przodu damy. Leci! O i otwieramy. Pyk. Poszło. Zobaczymy, jak ale to leci. Bo jeszcze jedna przyczepa i reszta zostaje dla kur, nie? Tylko 5000. No, no. No wiesz, zawsze coś. To jest pszenica, nie tanie zboże. No. Bo jeszcze jedna przyczepa to będzie 15000 jakoś tak, nie? No. Bo musimy zostawić trochę pompy? Dla kur. Czekaj, tu ci odbezpieczę. Dobra, otwórz. Czekaj. No już. Poszło. Dobra. Leci. Ale zimno dzisiaj, nie? No, ciepło masz w ciągniku. Ile stopni? Ja ustawiłem sobie 26. Dobra, zasuwamy. To ja teraz już muszę kończyć, wiesz? No, no, to jedź tam. Taksówkę sam musisz pojedziesz złapać. Bo i tak tylko jedna przyczepa, to w jednego się jedzie. No, no. A to ile tam zostanie? Teraz sprzedaliśmy 16 no, tysięcy. No, ja patrzałem, to jeszcze 15 ton. My weźmiemy 8. To ile zostanie? 7, 15 no? Zostało? Zostało 15? 15 jeszcze jest. A weźmiemy 8? To 7 no to zostanie. Zostanie ile? 7, no. To te 7 zostawimy dla kurek. Tak? Bo no, też muszą bo tam cały rok. No. Co? No dobra. Nie, dobra. To teraz jedną przyczepę biorę ostatnią, tak? Tak, a to ma sobie mieć, bo on szybciej jedzie i więcej mocy ma. Wiem, wiem. Czekaj, bo tu ten busik kto stoi. Kto tak postawił? Właśnie nie wiem. Tak na skrzyżowaniu. Patrz, dalej stoi bryka. Zobaczę, se zerknę. Tak z ciekawości. Uważaj! Potem jak będę jechał... O co, mijasz mnie? A będziesz tu się zatrzymywał, jak będziesz jechał następnym razem? No, no będę. Zatrzymam się, tak z ciekawości. Tylko wiesz, tam uważaj, nie? No, no. Bo to nie, nie jest ja tam na łące przystanę u chłopa. No tam, stań gdzieś dalej, żeby nie było widać cię. Odepniesz tą przyczepę, a ja już pojadę. Jaką? No tą, co mam w Jondirze. Przy Jondirze zaczekam. A gdzie pojedziesz? No sprzedaję zboże, nie ma sejem. A ty weź tą przyczepę, odepnij, żeby było no, szybciej. No, no, dobra. I schowam Jondira. No. To weź ty odepnij, a ja tu się zasypię. A no dobra. Pszenicy. Dobra, to ja będę jechał do miasta, a ty jedź tu sprzedać się tą jedną przyczepę. No jadę. To weź tutaj. Ja ci zostawiam już ten dobra. Ciągnik. Weź na razie. Parkuj, ja już jadę. No nara. Koguciki chodzą. A jak? Jedziemy. Dobra, skręcamy. Ostatni. Ostatnia prosta. W prawo nic nie jedzie, nic nie idzie. Puste te drogi, widzowie, naprawdę. Dobra, widzowie, sypiemy. Odbezpieczamy. Hop. I leci. Kolejne 5000. A reszta dla kur, nie? Z jajek też trochę, bo widzowie, będzie. Dobra, 5, 450, 1, wracamy.
Ale najpierw odstawimy sobie ciągnik na farmę w pierwszej kolejności i sobie tutaj chodnikiem przyjdziemy. Widzowie, dochodzimy. Zobaczcie, stoi auto i nigdzie nie widzę tego sprzedawcy. Znaczy sprzedawcy, ja już od razu o sprzedaży mówię. Zobaczcie, co tu jest. Oj, w środku. Jakie w ogóle teraz tam są te ekrany, nie ekrany. Lusterka. O, dzień dobry. Co pan tu robi? A, nic, proszę pana, oglądam bryczkę. Bo podobno... Ale to jest mój teren. A tak, to przepraszam, ja za płot wyjdę. Przepraszam, przepraszam. Nie, bo no. Tutaj trąbią. Mogę, proszę pana, wejść, proszę. Proszę. Ale po co? No, ale tutaj trąbią na mnie, no. Proszę, ja chcę coś panu powiedzieć. Bo. Dziękuję. Nie, no bo, proszę pana, czytałem. Co ty pan tak się ugrałeś? To przyjdziesz? No, no, jestem w drodze. A jak to swój widzę? No, wie pan. No, ale to wie pan, siatka, to pszczoły nie przejdą, nie? Przelecą. No, a tu widzę tak pod to gówko, to lekkie szczelinki są. A tam, co wie pan, będzie? Pszczoły głupie, nic nie wiedzą. No, nie wiem. No, proszę pana, ja czytałem, co tu pan? Że to jest... Ja chcę coś z takim samochodem. No, że to jest takie jedyne, proszę pana, wyprodukowane. Nie, ja go nigdy nie sprzedam, to jest moje takie ulubione auto. Pan zobacz, jak to chodzi, zaraz pan pokażę. Ole zapalił, proszę pana. Zaraz pan pokaże. Pan tak wyjeżdża, się nie boi? Jak jedyne tam pan zepsuje, to co? Poczeka pan tam, zaraz przyjadę. No dobra. Co on znowu, widzowie, chce zrobić? Będzie miał wypadek, to zobaczę. No widzowie, jak będzie... No i trąbi na mnie, ja nie wiem. Jak... Panie, poczta! Co on znowu... O Boże święty. Co on znowu robi, widzowie? Pojechał. Co on chciał? Ucisnąć jakąś prędkość? Znowu będzie trąbił, ja wiedziałem. Ładnie chodzi, nie? Jo. Gdzie pan jesteś? Już na drugim końcu świata? Co pan chciał? Ucisnąć prędkość? Zajeżdża pan z powrotem, jest. Bo... No tutaj. Z okolic tam. Znaczy, nie tutaj, proszę pana, tylko tam. Daleko. Pan wie, gdzie są elewatory tam zbożowe? No. No, to tam, w tamtych okolicach gdzieś. No, daleko. No, daleko, mówię. Fajny samochód, nie? No, fajny, a mogę wsiąść? Nie. No, proszę pana. No, co? Jedyne wyprodukowane, a pan nie da się wsiąść, no. Co robisz? Proszę. 50. Nie. Nie, no pan, za darmo. Ale nie ruszy się pan? Nie, obiecuję. Tylko pan może wsiąść. Dobrze. Dobra, wysiadaj. Dobra, już. Zostawiam otwarte, bo... Co, ja będę zamykał, jak Sofia wsiada. A, no teraz to ja wie pan, tak ciągle. Taki kolor jedyny na całym tym, to... Dobra, no panie. Dobra, to ja idę. Dziękuję, że mogłem się... No, dzięki, że mogłem, wiesz pan, wsiąść. Dobra, ja idę, do widzenia, bo zamykam. Jo, do widzenia. Nie, nie znam, kto by się prawo wyciął. A, ja w tamtą stronę idę. Dobra. No idź do elewatoru. No, kawał drogi mnie czeka. Widzowie, poszedł. Nie, idzie za mną, gdzie on idzie. Poszedł? Kurde, idzie dalej. Co on chce? Ja tu, proszę pana. Co? Gdzie pan idzie? Do domu. Nie, no ja do pszczół. Pan nie może się teraz zbliżyć, bo wie pan. Ja idę. Agresywny. No to idź. Prawicowie, poszedł. Poszedł, dobra. Idziemy, 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 idziemy. Biegniemy. Gdzie jest to auto? Gdzie jest to auto? Tutaj. Otwarte i kluczyki w środku. Oj, 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 widzowie. Idzie z powrotem, idzie z powrotem. Gdzie on jest, gdzie on jest? Tutaj, tutaj, tutaj. O, siema. Jak tam krzyczy mnie? A, to nie chcę. Zagadał. Co? Dobra, jestem. Co on, widzowie, robi? Dobra, wszedł chyba. Teraz jest okazja, jest okazja.
Zapalamy na przycisk. Dobra, oczywiście. Dzięki. Nie! Gasimy i uciekamy. Widzowie, to jest akcja. Idę do domu. Co? Tak szybko. Dobra. Żeby mnie nie zobaczył. Ojojojoj. Idę sobie. Poszedł. Dobra, poszedł. Jest okazja. Zapalamy. I ruszamy. Czekajcie, widzowie, gdzie to wyjazd? Uciekamy. Dobra, uciekamy, widzowie. Chłopi! O nie! Nie! Przejdźmy! Widzowie, ale walnęłem! O, uciekliśmy! Co ja zrobiłem, widzowie? Teraz będziemy mieli przerąbane, naprawdę. O jeny. Dlaczego? A, pomocy! Co ja zrobiłem, widzowie? Przecież teraz to będą rozprawy i... Ja nie wiem. Zawróciłem, jedziemy. Patrzcie, ile on ciśnie. 120 już mamy. Ciekawe, czy da się go w ogóle stuningować. Zobaczymy. O, patrz, leży ten chłop. Czekaj, przystańmy sobie tak, o. Gasimy. Co on robi? Ej, panie. Przepraszam. Oddaję. Ej. Widzowie. On zemdlał? Może go tu prąd poparzył. Dobrze, że skacze. Na pewno. O jeny. Teraz to w ogóle mamy przerąbane. Kościół nie żyje, a my mu auto ukradliśmy. Dobra, uciekam stąd na... Musimy go schować w garażu. Mam nadzieję, że Kostek będzie w domu, bo... Dobra, widzowie, uciekamy. Dobra, widzowie. Gdzie tu jest Kostek? O, jest! Ej! Co robisz? Oleje zmieniam, a co? Nie uwierzysz, co zrobiłem. Gdzie jesteś? Tu. Chodź. Patrz, co mam. Coś ty zrobił! Nie wiesz, co to w ogóle się zadziało. Czekaj, ja przestawię ciągnik. Cię nie pogięło? Nie wiesz, co zrobiłem. No nie wiem, bo mi nie powiedziałeś. A no tak. Dawaj tu, wjeżdżaj. Jo, tylko to stoi. Gdzie ja mam tu wjechać? Tu, na bok. Zmieszczę się. Dawaj, szybko. Weszło? Weszło. Dobra, dawaj, zamykaj. Okej. Okay. Chodź. Zapalone zostało. W stroju stoimy. Chodź tu, chodź. Dobra, idę. Weź się posuń. Ja jestem tu ważniejszy, idź. Dobra, chodź. Dobra, nie widać mnie. Powiedz mi, coś ty zrobił? Podjechałem do niego, podszedłem. I oglądam tą furę. I on się pyta, co ja tu w ogóle robię. Najpierw zobaczył, jak ja odjeżdżam jego... Czekaj. Trochę wolniej, bo ja ciebie nie rozumiem. Te historie tu opowiadać życia. No, dobra, po prostu zabrałem mu auto i odjechałem. On mnie zauważył i zaczął krzyczeć i gonić mnie. Ja mu odjechałem, nie? A on, nie wiem, potem podjeżdżam z powrotem do niego, a on już leży, nie wiem, czy zemdlał, czy po prostu umarł, nie wiem. Był przy lince z prądem. I co? No i nie wiem. On tam leży? No leży chyba. No bo ja uciekłem, nie? Ale go trzeba... Coś mu zrobić, to jest chyba auto za parę milionów, ty rozumiesz? No ja nie wiem, co ty... I co my z nim zrobimy? Ja nic z nim nie robię. Mam pomysł. Zmienimy rejestrację i kolor tego auta, nie? No. I jak przyjedzie policja, bo na pewno przyjedzie, bo ja mogę się założyć, że to a będzie... A ty coś mówiłeś, że jest taki jeden w Polsce tylko, nie? No. Na świecie. No. Ja właśnie wyczytałem, że jeden jest oryginalny, ale są takie podróby i tych podrób jest 20. A, że w Polsce? W Polsce. Dobra, to nie jest tak źle. Zmienimy po prostu... Czyli ktoś może mieć też taki samochód, nie? No. Tylko nie my. Dobra, no to dobrze, czyli tak. Myślę, żeby... Ja mam takiego kolegę, który u mnie takie rzeczy robić, wiesz. Przefarbować, zmienić rejestrację, papiery. A, no to dobra, to udamy się do niego. I wszystko tam narobimy, zmienimy kolor auta, rejestrację. A na jaki kolor? Nie wiem. Zaraz ci powiem, tylko ten. Pojedziemy do tego kolegi, zmienimy ten kolor i rejestrację i nie będzie wiadomo w ogóle, jakie to jest auto i wiesz, o co chodzi.
No ale to musimy zrobić szybko, bo pewnie już tu, wiesz, za parę dni będą jeździć i szukać. Na pewno. Już mogą dzisiaj nawet, nie? Jak znajdę tego gościa. Dobra, jutro jedziemy do kolejki. Dobra, ale czekaj, ja mam pomysł. Widzowie zagłosują w komentarzach, jaki kolor będzie. Dobra? A jak wylosują jakiś różowy? No to trudno, zmienimy na różowy. To ja idę się przebrać. I co? To na tyle w tym odcinku. Pamiętajcie o wyborze koloru dla nowego kradzionego samochodu. Normalnie nie mogę pomyśleć, co będzie się zaraz działo. Tu będzie 10 policji normalnie. Wszystko się okaże za parę dni. Widzimy się w następnym odcinku. Na razie. Cześć.